Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Speedrunna 5.0, gdzie gram na 3 minuty, 3 plus 2 lub 5.0 i komentuję ruchy. Moim celem jest dojście do rankingu 2600, no i jedziemy. Na pewno te partie będą dynamiczne, tanio skóry nie sprzedam, przynajmniej taki mam zamiar. I gramy obronę Greenfelda, tutaj lecimy z debiutem. Teraz tak, pytanie, wieża tutaj zagrywa na C1, skoczek na E4. Tak, tutaj już się nie pomylę, jeśli chodzi o wariant. Ostatnio przestawiłem ruchy i zbiłem tu i miałem wielkie kłopoty. Więc wieża C1 broni po prostu teraz skoczka. Jeżeli skoczek zagrywa na E4, to wybijamy tutaj. Jeżeli skoczek zbija, to hetman D2 i nic nie tracimy, jest w porządku. Znaczy, będzie prawdopodobnie w porządku. Indonezja, ok. Jeżeli w ogóle zbija goniec, to świetnie dla nas. On traci świetnego gońca, ale jak ktoś gra Greenfelda w ten sposób, to jestem przekonany, że wie, o co chodzi i tak się też dzieje. Hetman D2. Tutaj znać to trzeba, jeżeli nie chcemy wpaść w jakieś pułapki. No i lecimy dalej. Hetman D2, chcemy wybić tutaj. Cyk. No i gramy sobie dalej w szachy. Teraz mamy pionka więcej. C4 jakieś tam grozi. Trzeba wyprowadzić gońca. No C4 gramy oczywiście. Po tym możemy zagrać tu. Znaczy na E2. Jeżeli E6, no to możemy zagrać tu, bo jeżeli będzie wybicie, wybicie. On nie może do końca wybić, bo na końcu pada tutaj goniec. Dobra. Zagrał gońcem. Kumam. Będzie taki ruch na pewno sugerowany. Teraz pytanie, czy zagrać tu? On zagra tu. Jaroszado, on zbije tutaj. Dobra, pójdziemy na to, bo muszę skończyć rozwój, to jest bardzo ważne. O, udało się. Skoczek jednak też postanowił z jego strony wyjść szybciej. Wieża D1, bronimy tutaj bardziej pionkę, jest pionek więcej. Zagram skoczkiem D4. Myślę, że będzie w porządku teraz. Wydaje mi się, że jest ok. Czasu więcej. Przeciwnik. Ok, tutaj atakujesz. Mogę sobie spokojnie zagrać tu. Widełki nie grożą, bo mam opcję taką. Więc jeżeli też zbiję, to biję tu, potem odbijam, więc też wszystko działa. A po wybiciu tutaj mogę zbić pionkiem, też jest świetnie. Białym kolorem. Goniec ma problem. Ok, zbijamy. Ale się zdziwiłem, szczerze mówiąc. I zbijam. I tu wszystko działa. No co, goniec C3 może zagrać? Może, ale to wtedy tutaj. Wymienimy jedną wieżę, jest pionek więcej, dochodzę tutaj tym pionkiem. Ok, wybijam na C8 i słuchajcie, lecę pionem. Lecę pionem do góry, się w ogóle nie czaję. Wieża świetna, zastanawiam się, czy tutaj nie trzasnąć, ale chyba nie, zagram tak. Będę celował w tego pionka, tu się dobrze broni. Jakiś hetman D5, muszę uważać, żeby zrobić jakiś lufcik. Poddał, poddał! Mamy piękną partię, słuchajcie, gładziutko poszło. Lecimy dalej. Tak, silnik wskazuje, że duża przewaga. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. No to taka partia na początek tego odcinka. Budująca. No dobrze, słuchajcie, musimy lecieć dalej z tematem. Szukamy cały czas sobie nowego przeciwnika. Chwilę poczekajmy. I zaraz startujemy. Mamy mistrza międzynarodowego 2583. Posunięcie D4. No to co tygryski lubią najbardziej, czyli obrona królewsko-indyjska. Zawsze wierny, wspaniały debiut, rozwijający, ambitny, trudny, znaczy trudny, no w sensie dający bardzo wiele ciekawych możliwości i na pewno te partie w tym debiucie nie są nudne. Dobrze, mamy tutaj gońca, można zagrać tu, można zagrać inaczej. Niech będzie ruch C5, przejdę hetmanem na A5. Dobra, tutaj się atakuje. A nie, no teraz gramy tak po prostu. Trzeba poderwać centrum, bo jeżeli by zbił, to tak. Tutaj też można by było w tym nie przepchać. On przejdzie tutaj. Dobra, zastanawiam się, czy tak nie zagrać. Bo jeszcze taka opcja jest, ale ten skoczek nie. Dobra, atakujemy tu. On skoczek D2 też będzie ok dla niego. Możliwe, że tu nie. To też nic nie daje. Skoczek D2 zagra na pewno, powinien. Tutaj A6, przy okazji nie wchodzi skoczek, chcemy grać B5, on A4 jak najbardziej. I skoczek na D7, nie ma tutaj za bardzo innego wyboru. Jeszcze się zastanawiam nad tym ruchem. Hetman C7, żeby tak zagrać, bo jak tutaj będzie wybicia, zaraz tak mogę, jeżeli wybicie tym, to tu. Tu nie, to nic nie daje.
Okej. Okay. Niech będzie tak, żeby może tutaj wstawić końca wieża B8, coś w tym stylu. Spróbować przygotować ten ruch B5. Trochę się zrobiło ciasno. Czy zagrać tak? Nie, to mi się nie podoba. Trochę jakbym tutaj. Taki ruch chyba. Dobra, trzeba lecieć tak, teraz tak, bo jak tutaj, to mam taki ruch. Tu i do końca, tak. C4 jest ok. Wchodzę skoczkiem. Nie wchodzę skoczkiem. A tu? Czy ja nie zdobywam teraz przewagi? Po biciu, biciu, bo grozi B4. Skoczek A3 nie może tu. Skoczek A3, tu, 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 tu. Nie, dobrze chyba jest. Co, zagrasz? Tego ruchu nie widziałem. Tego ruchu nie widziałem. Ale chwilunia, może odejdę. Tak, odejdę po prostu. On zagra sobie skoczkiem gdzieś tam. Aha, tu będzie bronił B4. Tutaj zagrałeś? Aha, bo widły grożą. Kurczę, felek. No to się robi bardzo groźnie. Nawet chyba nie mam za bardzo tutaj jakiejś sensownej gry. Tak teraz patrzę, co tak zagram. Tak chyba muszę zagrać. On zagra tu, ja zagram tak. Jakieś takie ruchy, kurczę. No ryzyk fizyk, no ja wiem, taki ruch grozi. No i zagrał. Zagram tu. Tu. Tu, on mi zbije. Niedobrze się dzieje. Ojejku, chyba przegrywam w ogóle. Tutaj zaraz grozi bicie. Czy taki ruch jest? Tutaj, tutaj. Może tak. To mnie mimo wszystko, jak zbiję, tu zbiję, no tracę figurę. Dobra, porobiło się nieprzyjemnie. Tutaj chcę zbić po prostu. Jak on zbija tu, to ja zbijam tu. Zwraca, ja wracam, dwa pionki, ale one wiszące strasznie, figura mniej. No, próbuję zadymy, która się chyba i tak nie uda. Goniec F5, no tutaj celujemy. Co on może zagrać? Tak, może zagrać. Tak mu nie wrzucę, bo stracę hetmana. Tak. Tak, to zawsze nie może zbić na szczęście, bo tam strzaskam tego gońca, jakieś może prześwity się udadzą. Dzieje się dokładnie to samo, czy tak mogę zagrać? On wtedy tutaj pewnie. Tu wie, że mogę stracić wtedy jeszcze bardziej. Tu, tu niestety zagrasz i nie, i tu będziesz mi mocniej celował. Nie podoba mi się to bardzo. Ale mogę chyba tak zbić. On zbije tu, ja zbiję tu. Dobra, spróbujemy tak. Ale nie, bo on zbija mi tu, ja zbijam tu, on zbija tu. Tu jeszcze ma opcję, on może zbić tu. Właśnie. Za łatwo to poszło. Za łatwo to poszło dla niego. Nie wiem, tutaj trzasnę, a tu już w ogóle robię chyba harakiri sobie sam. Aha, tutaj jest strzał, mogę stracić hetmana, nie do końca. Tak? Ej, to nie wyszło źle. On zbija mi tu. Ja daję szacha, zbijam tu. No dobra, tracę przewagę, ale. Ale. Tak. Może jest jakaś nutka nadziei. Tak. Te wieże. Zbijam. A tu stracę. Źle pograłem. Tutaj. Oj, tego nie widziałem. Mało mam czasu, co? No mało. On mnie tutaj zaraz będzie matował. Dokładnie. Oj, niestety. Mam mało czasu. No i przegrywam. Dobra, spróbuję rewanż zrobić, ale partia była na pewno mega szalona. Dobra, zgodził się. Lecimy. Teraz muszę się bardzo mocno skupić, bo jestem zdeterminowany, żeby gościa spróbować pokonać.
Nie ma to tamto. Tam było bardzo, bardzo, bardzo ostro. Mogłem wybrać troszeczkę inny debiut, ale poszło jak poszło. Goniec G5, lecimy. Zobaczymy, jak on tutaj teraz zagra po tym ruchu E3. Czyli tak, zagrał tu, wbijemy, zagramy wieża C1 i C6 prawdopodobnie. I pójdziemy z ruchem H4, czyli tutaj z teorią debiutową, którą sobie tutaj trenowaliśmy. Pytanie, czy tak, czy zagrać tak. Dobra, wyprowadźmy gońca. Zobaczymy też, jak on się zachowa. Tutaj zbijemy to w takim razie, bo E5 jakieś tam na pewno kombinował. Pytanie, czy tak, chyba trzeba spróbować otworzyć grę. Myślę, że tak, i przerzucić skoczka teraz tutaj. Aha, on zagra mi tu, będzie mocno atakował tego pionka. No to zlamiłem, za przeproszeniem. W sumie nie wiem, co to znaczy. Jak nie wiesz, co to znaczy, to nie mów, Krzysztof. No wiecie, no właśnie, teraz niestety. Niestety zszaniłem to bardzo. Pionka podstawiłem w prosty sposób, niestety. I nie jest dobrze. Nie jest dobrze, nawet bym powiedział, jest bardzo źle. Co tutaj muszę wybić, tu on się czai, wyprowadza figury. No dobra, pograłem bardzo źle. Tu nie mogę, bo tutaj tracę pionka. Król F1 trzeba chyba jakiś grać. Gram Król F1 do szacha, no to co? Okej, okay, tak, no to tak, tutaj się zasadzę. F4, bicie, bicie. Tak, spróbujemy, żeby mieć jakiś tam prześwit, ale zawsze tu szach. No tutaj to wybij, no właśnie. Tutaj wybijesz wieżą jeszcze. Dobra. Jest źle. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Wybicie. Wybicie. No nie, pograłem źle. Tam trzeba było szybciej grać H5 chyba. Troszkę mi zabrakło tutaj jakiejś precyzji. No tak, tu mnie atakujesz. Tak, może zagrajmy sobie raz. Może tutaj wtedy. No jeszcze walczmy, walczmy, walczmy. Tutaj bronię, tu jakaś wieża C2, goniec tam stoi sobie całkiem chyba sensownie. Tu wieżę trzeba bronić. Nie ma wyjścia. Odejdę królem. Co? Aha, można bić, tak? Nie, może jakieś tam szachy będą groziły? Tutaj? Nie, no goniec E5. No, muszę przyznać, że gość gra szybko, dosyć. Wariacko. Tu mnie atakujesz. Ja chyba tego nie jestem w stanie obronić po takim F3. Nie wiem, niech będzie F3. Nic nie widzę, powiem wam szczerze. Jestem kompletnie zamroczony. Tutaj to tak. Goniec F8. Chyba też to nic nie daje, niestety. Dokładnie. Niech będzie szach, goniec F8. Tutaj nic nie mogę zbić, niestety. Tu zbijesz, może zagram tak. A, on daje szacha. Tutaj. Ups. No to pograłem. No to teraz w ogóle pograłem. Trzeba się poddać, nie ma co się wygłupiać. Oby jeszcze raz. Udało się, udało się. No to lecimy. Jeszcze raz z królewsko-indyjską. Spróbujmy. No jestem strasznie cięty na niego. Aż tak mnie ogrywa. Nie lubię tak. Więc muszę spróbować tutaj się przełamać w końcu. Goniec E3. No dobrze. Grajmy E5. D5. No dobra. Lecimy ze skoczkiem, żeby wejść tutaj. Te ruchy dla mnie są według mnie spoko. Gramy A5, żeby nie było B4. Taki ruch. Zastanowię się nad biciem. Już się muszę zastanowić. W ogóle. Okej, poszło tak. No więc skoczek wskakuje tutaj. Dobre miejsce na G3, dobre miejsce na polu F4, F5 w drodze, jeszcze jakieś B6 czy goniec D7, ale bardziej chyba już taki ruch bym chciał zagrać. Hetman E8 jeszcze jest fajne posunięcie, tylko trzeba uważać na to. Okej, wlazł. Pytanie, czy nie tutaj? Nie, no na F4, na F4, na F4 koniecznie. Dajmy mu szansę wybić tu. Nie chciał wybić. Goniec D7.
Wyprowadzam ostatnią figurę. Tutaj, okej, tutaj. Aha, to zagrasz mi tu. Tego za bardzo też nie chcemy, ale nie mam wyjścia chyba. Tutaj nie mogę zbić, ale mogę też tak. Dobra, zbijam tego gońca w takim układzie. Taki ruch grozi. F5 chyba tutaj otworzę grę. Tego za bardzo też nie chcę. Może haszyk, bo jak zagrasz tu, to tu, jak zagrasz tu, a jak zagrasz H5, bardzo paskudnie to wygląda z mojej strony, no ale poszło. Muszę przerzucić gońca szybko tu. Zobaczcie, nie pozwala mi. C6, no wiem, nie staje zbyt atrakcyjnie, ale spróbuję twardo pograć tutaj, przerzucić wieżę, zagrać gońcem F8, zbić tego pionka. On się też przerzuci, wieża E8 tutaj, on tutaj zagra, trzeba będzie grać B6. Goniec F8, nastawiam się już na pionka. Chociaż goniec na E6 też wygląda atrakcyjnie. Chyba nawet tak muszę grać i szybko przestawić hetmana. Może zmieniam koncepcję w takim razie. Tutaj zbić w sumie chyba można od razu. Nie, teraz nie można, bo zagra mi wieżą. Dlatego też zagram hetmanem, tak żeby mieć. Aha, bo on tu zagra. Kurczę, pomyliłem się. Dobra, on się też pomylił. B6 gram od razu. Jak wejdziesz, no to. No właśnie, jak wejdziesz, to będę musiał to zbić, ale może nie od razu. Zagrajmy tak, przytrzymajmy pionka. Wieża, przejście tu. Trochę to skomplikowane, może jeszcze F6 w sumie. No tak, trzymam to, mam nadzieję, mocno. Chcę tego pionka po prostu wziąć, co też nie będzie świadczyło o tym, że będę miał jakąś przewagę. Gość tutaj się ustawił fajnie, tyle że tutaj gra, dobra, gram tutaj, żeby grać tu, a pionka mogłem wziąć. Kurczę, widzicie? Też mogłem wziąć pionka i byłoby prawie po zawodach, jeśli chodzi o strategiczne podejście. F6, przejdę tu, za chwilę walnę tu, wszystko to przygotuję. Wszystko to przygotuję, atak na tego pionka, on hetmana tam może przestawić. Tutaj będzie strzał, będzie tu, ale mogę pomyśleć o tym ruchu, żeby odpędzić skoczka. Nie, nie mogę, bo skoczek tutaj się będzie dobrze zachowywał. B6 muszę trzymać teraz tak. Tutaj, wszystko do końca, ale to nie wygram tej partii. Będę miał pionka więcej, ale tej partii nie wygram. Dobra, ale on też nie wygra. Jakieś może małe przełamanie będzie. Ciężko powiedzieć, no arcymistrz by szukał tutaj innej drogi pewnie. Można by było to przytrzymać do końca. Tutaj zagrajmy. Może tędy coś zrobić? No nie, no tak nie mogę. Tutaj? A dobra, teraz zbijmy to w takim układzie. Zbijmy to i lecimy z biciem na D6. Z biciem na D6 do końca. Pionek więcej. On nie musi oczywiście odbijać, ale odbił. Ja muszę, będę musiał wrócić. Aha, chcesz tak. No muszę tak przestawić gońca tu. No niestety nie mam tutaj. A tak, E4! E4 przecież muszę grać. Koniecznie! Król zbił. Zły moment wybrałem. Zły moment wybrałem na to bicie. Ale. Tak, on tu. No i teraz pytanie. Tak gramy. Próbujemy z tej strony. Król w centrum. No, E4 chyba dobre było, ale nie w tym. Co? A tutaj? Tutaj i tutaj. Dobra, lecimy z tym wariantem. Bijemy. On nie zbije hetmana na pewno. Będzie musiał zbić pionka i zbijamy. Dobra. Goniec się trochę uwolni w tym układzie. Jest dobrze. Według mnie jest bardzo dobrze. Jeszcze tutaj mamy wejście fajne. Niech się boi, niech myśli. Mało czasu. Chcesz wymieniać hetmana? Ojejku, co ja zrobiłam? Misklika! Nie! Co ja zrobiłem w ogóle? Nie! Co ja zrobiłem? Nie, tylko nie to, co ja zrobiłem? No nie, 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 co ja zrobiłem? Nie wierzę po prostu, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Wiecie co? No, mis kliknąłem, no kurczę, nie można tak. No był już przecież gość niewiarygodny. Nie wierzę w to, co się stało, naprawdę. No misklik, kurczę blade. Niewiarygodne. Jeszcze raz ten wariant gramy. No miałem już go na rozkładzie, miałem. Awaria myszki, kurczę. Nie można tak. Nie można tak grać. Jeszcze raz gram ten wariant, teraz go poprawię. Tak grajmy.
Tak, teraz grajmy. I tu się przestawiam. Jak tutaj, to tutaj. Już bronimy. Nie można tak grać, Krzysztof. Nie można tak grać. O, tutaj mam świetne pole teraz. Tutaj, jak zagrasz tu, to zagram tak. Wszystko broni. Skoczek jeszcze lepsze pole łapie. Czekajcie, to w ogóle się robi świetnie teraz, bo F3. Król ładnie na F2 ucieka. Nie no, gościu, abyś tylko ze mną grał, to ci pokażę, gdzie raki zimują. Po prostu tam tak mi skliknąłem, to tak bolało, to tak mi miłosiernie bolało. Gram tutaj i będę bronić tutaj. Wieża E1, tutaj król ucieka. No tak, to nie może tak wyglądać, że on tak prosto będzie mnie tutaj ogrywać. Przecież ja tutaj go miałem już w tej pozycji. Co? No nie wierzę, po prostu kolejna wtopa, Krzysztof. Bicie tu. Jak to się w ogóle dzieje? Muszę to zbić. Jak to się dzieje, powiedzcie? No muszę teraz co, zagrać tak. Ciągle przegrywam taktycznie. W prosty sposób tutaj podstawiłem. Wystarczyło skoczka odbić i byłoby świetnie. A teraz znowu podstawiłem. Hetman tu zagrywa, tu chcesz rąbnąć, widzę to wszystko, no widzę to niestety. Co ja mogę na to poradzić? Tu chcesz zbić, chyba nic na to nie mogę w ogóle poradzić, to jest najgorsze. Mogę też w sumie tak zagrać. Dobra, zagrajmy tak, bo jeśli on zbije tu, to ja mam bicie tam. Zbicie do końca i zbicie tu, dobra. Może jakoś się z tego wygrzebie, więc trzeba szukać pułapek też z jego strony. Aha, bo on ma opcję taką. On może odejść królem po prostu. Ale nie, to niech odchodzi. Mata tu chyba nie dostanę. Nie wiem tego. Jak zbije tu, on odejdzie królem. Ależ się powiązało. Wiecie co? Jestem strasznie na siebie zły. Strasznie jestem zły. Trzy jajo z nim, a prawdopodobnie cztery jajo się szykuje. Zbił! Zbił to! Świetnie. Zbijamy i zbijamy. I jak to powstało? A, z pionkiem. Jestem z pionkiem mniej. Nie wierzę. No to przegrywam pionkówkę po prostu. Źle policzyłem. Znaczy tutaj już chyba i tak nie miałem wyjścia. No i wszystko mi do końca to wymieni. Jasne. I mnie wytępuje. Partia kompletnie przegra. No. Brawo, Krzysztof. O. Dobra, trzeba się poddać, to jest kompletny wór. Jeszcze raz poproszę, bo miałem cię tam. Szkoda, że nie zagrał. Słuchajcie, ranking poleciał na łeb, na szyję. W tamtej partii już nie chcę grać. Nie chcę grać, niestety. W tamtej partii misklik. No to jest po prostu taki niefart, że aż się płakać chce, co nie? Nie może tak być. No już po prostu. Ileż można przegrywać wygrane pozycje? Ja się pytam, ileż można? Bo wiem, że można dużo, ale nie za dużo. C5, tutaj trzymamy B4, tutaj gramy, niech F3 zagra. Nie zagrał F3, niech będzie tak. W ogóle gram dosyć intuicyjnie w tym momencie. Tam przez A6, B5 trzeba cisnąć, ale spróbuję tego gońca chapnąć. Udało się. Ojejku, no znowu! Co się dzieje, no? Miskliki robię! H5 miało być od razu. Kurzający temat, słuchajcie. Kurzający temat na maksa. Jestem zły na siebie, bardzo zły na siebie. Na te głupie moje takie podstaweczki misklikowe. Muszę ta. Ojejku, jeszcze tu wchodzisz. Niewiarygo. A, bronię się. Nie bronię się, podstawiam kolejne figury. No teraz to już jest śmiech przez łzy. No powalczę jeszcze bez tej figury, ale to już jest walka bez sensu tak naprawdę. To już nie ma sensu. No ale spróbuję, no może gdzieś tam się jeszcze facet rąbnie. Nie, nie rąbnie się. Dobra, poddaję się, bo ten skoczek już mi za bardzo namieszał. Bardzo łatwo przegrywam. 2502, ranking poleciał. Niestety to się wszystko oddala. Nie wiem, co się dzieje, bo jestem skupiony przez tego misklika wszystko. Dobra, poprawmy tę królewsko-indyjską jeszcze raz. Ok, skoczek na D7. Wejdziemy tutaj, wchodzimy.
A4. Gość gra szybko, niech będzie ruch H5. Ok, tutaj przez F6 będziemy próbować grać. Jeszcze przestawię gońca, żeby był wyprowadzony i tutaj będziemy strzelać. Ok. Celuję w pionka. Chcę go po prostu wziąć. Król zawsze na H8. Jak dają pionki, to go wezmę. Uciekam, gram tutaj i tyle. Bronimy pionek więcej. Nie wiem, niektórzy powiedzą, że pewnie białe są dobre. A niech tak mówią. Ja mam piona więcej i się z tego cieszę. B6 jeszcze muszę rąbnąć i będzie dobrze. W sumie mam też opcję. Aha, bicia tu nie mogę, potem tu też nie mogę. Tak, ja wiem, że to idzie bardzo szybko. 15 niemalże sekund. Tu też nie mogę. Muszę wrócić sobie kulturalnie. Póki co. I on musi się wykazać tutaj atakiem. Ja muszę jeszcze zagrać B6 koniecznie. Tak, będziesz tutaj atakować. No wiem, wiem. Tak tu nie mogę chyba zagrać. Zablokować i przejść tam. Przecież zagrasz tu skok. Nie, nie możesz skoczkiem zagrać. Gram G5, po prostu bronię. Tutaj wybicie chyba nie wchodzi w grę. Tak, tutaj atakujesz. Zagram tak, żeby bronić. On będzie mi wymuszał to, żeby tu puścić pole G4. No w sumie może mu się to raczej udać. Ale też musi. Tutaj grozi. Tak. Aha, grozi. Dobra. Może G4 walnąć. Zagrajmy G4. To jest dosyć ryzykowne posunięcie, ale czuję, że trzeba chyba wykonać taki ruch. Hetmana wstawić chyba tu, czy G3. Strasznie się wkurzyłem tym miskliknięciem. Aha, słuchajcie, on tu mnie atakuje. Kurczę, tego nie dostrzegłem, przyznam się szczerze. Dobra, wprowadzę sobie wieżę kolejną do gry. Tutaj jest póki co bronione. Gram tutaj, wprowadzam wieżę. Dobra, no będzie mnie próbować tu cisnąć. Póki co pionek więcej dalej. Muszę zagrać teraz coś w tym stylu, żeby bronić tutaj. Aha, on tutaj ma ruch, przeoczyłem. Muszę tak, on zbije i. No właśnie. Jedyna nadzieja w tym pionku. No, zbije mi na H7. Czyli znowu podstawka z mojej strony. Brawo, Krzysztof. Nie traćmy nadziei. Szach może nastąpić. Idziemy do przodu. Nie ma się co czaić. Tam trzeba grać. Może jeszcze to się jakoś fajnie utrzyma. Pytanie, czy może być skoczka? To znaczy, no bij, no. Cóż ja mogę ci powiedzieć? Zwiążemy hetmana. Trzeba to zrobić. Nie udało się do końca tego uczynić. Pytanie, czy on tak nie może po prostu zbić? Wiecie co? A może taki ruch wygrywa? Nie, bo tu mata dostaje. Co ja w ogóle wygaduję? Wracam. Może przestawić gońca, skoczka. Atakujesz mnie, no atakujesz. A jakby tak zagrać teraz? Zagrajmy. Ważne, żeby hetmana nie wpuścić na G5, bo może mi tutaj namieszać bardzo. Nie sądziłem, że tak zagra. A tu? To jest dziwny ruch, bo bicie nie do końca będzie chyba fajne, ale zaraz. A tak teraz? On też tam się przemieści, co? Spróbujmy tak zagrać tędy, żebym taktycznie czegoś nie podstawił znowu. To boli. Przestawimy skoczka. Tutaj zagramy. Aha, skoczek może zagrać. A to ja wtedy pionka mogę dziabnąć z szachem. Dobra, gramy tak. Goniec fajnie celuje w pionka. Skoczek nie może się ruszyć. A4. Właśnie, podstawił. I ślepiej kurze ziarno. Tak. A, hetmana wpuszcza. Ma tam nic nie zrobi. Dobra, jest B5. Tutaj król celuje. No to spróbujemy tak. Spróbujemy wymienić w ten sposób. Czy ta wymiana będzie dobra? Goniec w sumie jest silny. Chyba w ogóle muszę to zrobić, wiecie. Kurczę, nie chcę tego robić, ale. Ile ty masz czasu? Nie za wiele. Muszę chyba to zrobić, bo stracę po prostu tego cudownego pionka. Wracam. Szacha już możesz mi dać. Dobra, gram tu. Tu możesz grać gońcem. Tak, zbijesz. Dobra, idę. Nie możesz zbić, podrabiam hetmana. I co, mogę tak, on zbije.
Muszę chyba tak zagrać. Nie mi sklikuj, Krzysztof. Czy to będzie wieczny szach? Nie będzie. Nie będzie wieczny szach. Dobrze. Wiecie co? Szczerze mówiąc, nie wiem, co grać. Zagram tak, żeby tego hetmana trochę ograniczyć. Nie wiem, tak niech będzie. Mam cię. W końcu coś odbiłem. W końcu coś odbiłem. Szukam kolejnego przeciwnika. Naprawdę, wiecie co? Można się tak zdenerwować, mówiąc szczerze. Jeszcze żyję tam tymi partiami, bo było bardzo blisko, ale spróbuję tutaj odbić troszeczkę tego rankingu. No spróbuję. Dzisiaj bardzo emocjonujący odcinek. Sporo się dzieje w mojej głowie. Zagramy system Averbacha, goniec na G5. Wracamy. Dobra, D5, posunięcie, normalna sprawa. Hop. Na H6 atakujemy. No tak, na H6 nie mogę zbić, bo tam będą poświęcenia. G4 gramy. Jeżeli on odejdzie, gram H4, jeżeli on F5, to ja zdążę H5. I po wybiciach będę miał tam fajną opcję. Więc system over... A w ogóle, co ja zagrałem? Ja mogłem B4 go po prostu postraszyć. No dobra, ale coś za coś. B4 mogłem tego skoczka odpędzić. To był błąd z mojej strony, ale nie jest źle oczywiście, bo tutaj taki ruch grozi. Odejdzie skoczek, gram H5 i go zamknę na zawsze. Bicie tutaj na G4 trzeba brać pod uwagę, ja zrobię za chwilę długą roszadę. I niech on tam sobie próbuje przez C6 grać. Wierzyć w siebie trzeba mocno. Tak uważam. Teraz B6, nie wiem, dobra. Kombinuj, gościu, masz ciężej, masz troszkę ciaśniej. Ja mam prostą grę i będę starał się grać bardzo szybko. Dobra, i gramy H5. Gramy H5, bo F5 jest niemożliwe. Spoko. Robię długą, chociaż długa. No dobra, poszła. Chodzi o to, żeby skoczka wstawić na G3. Możliwe, że taki ruch jest ok. Możliwe, że w ogóle bicie też będzie ok i wejście D6. Nie, nie będzie ok. Znaczy, tragedii by nie było, ale tak nie chcę grać. Przejście królem na B1, skoczek H3, skoczek F2, wracasz, chcesz coś tutaj dziabnąć, co? Idę królem. Przestawiasz się, gościu, widzę to. Gram tak, żeby zagrać tu i tu. Każdy robi swoje manewry. Przestawiamy się, żeby mieć pole F5 fajne i wracam gońcem. Może wieżą w sumie jeszcze zobaczę, czy gońcem tędy, ale goniec C2 i tak trzeba zagrać, wzmocnić troszeczkę. On może się oczywiście też przestawiać, tylko że on ma ciasno. Sami zauważcie, że ma ciasno. Jak ja mogę grać w ogóle takie pozycje? Co ciekawe, jak ja zagram sobie tutaj, ja będę mógł próbować przejść królem tutaj taką dróżką i sobie zrobić taką daleką ruszadę. Czekajcie, teraz jest mój ruch. On zagrał B6, dobra. Dokładnie, bo on tutaj będzie się blokował mocno. Ja tam trzymam mocny szkielet i teraz plan będzie taki. Przejście króla, robię spacer królem. Bo żeby grać na skrzydle, a to jest jego błąd według mnie. Gram tak, wybicie tutaj, otwieram, zobaczcie, dobrze się tutaj potoczyło. Para gońców, ja nie muszę się śpieszyć z przełomami. Okej, przechodzę królem. Dobra, i sobie będę zdwajał wieżę. No nie, jak tak, jasne, no to ja sobie tak zagram. I tutaj celuję w tego skoczka, potem D6. Co to się dzieje? On szybko gra. Jak walnę tu, on tu, ja tu, on tu. Nie muszę tego przecież jeszcze bić. Zagram wieża C4, żeby nie było ruchu B3, bo zawsze mam tak. Spoko. Przejście królem. W sumie nie wiem dlaczego, ale sobie poczekam na jego jakieś decyzje. Bo teraz tak, on też ma ciasno. Skoczek tutaj, to wejdę tym. Zdwajasz. A to mam teraz taki ruch. Bicie. Bicie wieżą, co będzie tutaj. Bicie te 6 tu. No właśnie. Kurczę, jakbyś tutaj tak troszkę się przestawił całkiem sensowy. Nie. Sensownie. Może przez A3? Nie, bo tu dostanę plombę, nie dostanę, bo tam bicie. Dobra, zagrajmy A3. Spróbuję tędy. A dlaczego by nie? Nie skrobnąć go z innej strony. Bicie. Ten ruch nie działa jeszcze. Wieża tu nie może, bo mam strzałkę. A teraz z hetmanem tu, albo w ogóle tak zagrać. On się podładował pod związanie.
Rozwiązanie. Bicie. Cały czas tu nie mogę. I będzie tak. Tak. Zobaczcie, no, ustawiam działo Alechina. Wrócę leciutko. Że przejdzie. Tak i tak. Coś w tym stylu. No z tym rozwiązaniem ma problem. Samograj można powiedzieć. Teraz tak, teraz już tak nie mogę zagrać, ale mogę zagrać chyba tu. On jest jak zbije, to ja tam. No właśnie, mam opcję taką. Pytanie, czy nie lepiej zbić to gońcem w ogóle? Ale ja mogę zbić i przejść po prostu na B. Tak, czas też jest ważny. I idę na B3. Zmieniam koncepcję gry. Tak. Wracam. Może na C2 trzeba było. Tak, C4 zagrasz, co? Tutaj wzmocnimy, tutaj może być atak. No trochę jakbym go wypuścił. Ale czas też jest elementem gry. Lecimy dalej. Jakieś zwycięstwo jest. Dobra, próbujemy skoczek F6. On przez G3. Lecimy. D6. No i dobra, i teraz no niech będzie skoczek C6 normalnie. Goniec na F5. Skoczek E4 planuje. Możliwe, że tak. Ok, no niech będzie ruch E5. W takim układzie cofam, żeby skoczka tędy przerzucić. Tutaj sprowokuję go do F3. Udało się sprowokować A5 i skoczek A6. Tak zagrać trzeba. B6 przygwoździć. Albo i nie. Tędy i tędy muszę grać w takim razie. Tutaj zagranie, tu może zbić. Zostawię to i gram F5 od razu. F4 będę kombinować. Zatem są tu też takie fajne zagrywki taktyczne. On będzie. Dobra, będziemy go naciskać. G4, skoczek F6 i H5. Będę próbować tu. Będę święcił figurę. Muszę tu poświęcić figurę na G4. Coś takiego już się będzie szykowało za moment. Jeżeli takie posunięcie, to będę musiał chyba wrócić i może tak się uda zagrać. Chociaż taki ruch też u niego może być od razu. No właśnie. Może być. Gramy H5. Jeżeli tak, to tak. Na H7. Dobra, ok. I tradycyjny plan. Goniec G5, król G7 i tam będziemy przerzucać hetmana. Tu zagrałeś. To jest ciekawe. To jest ciekawe i mądre z jego strony. Tak. Zbiję chyba. Tu nie mogę. Tak muszę zagrać. No i tak. Skoczek jest. A tu mogę grać. Skoczek jest tak, jest po trzasku. Jest po trzasku, to bez dwóch zdań, ale ja robię swój plan. Nie ma tutaj innych opcji. Muszę grać swoje. Muszę grać swoje. Zwariowana gra, oczywiście bardzo. Goniec jego jest wyłączony z gry, więc mój działa. Aj, tu mi zagrałeś szybko. Kurczę. Goniec G5, źle pograłem. Aj, G5 muszę grać chyba. Niestety muszę, ładnie zagrał. Ładnie zagrał, gram tutaj, król tu, przerzucenie. Ale tu już nie wejdę gońcem na H4, niestety. Będzie trzeba próbować coś poświęcić tutaj na G4 w odpowiednim momencie. Jeżeli hetman zejdzie z tej obrony, to może strzałka będzie. Może tutaj, przerzucenie gońca, coś w tym rodzaju. Okej, tak. Przerzucenie gońca jest obowiązkowe, a on tutaj będzie dobrze to asekurował. Też znalazł koncepcję na spokojną grę z kubaniutki. No przerzucę hetmana w takim razie. Spróbuję go przerzucić jakoś tędy. Tutaj jakieś koncepcje taktyczne. Ale on też tak jakby się zamurował. I nie widział tutaj jakiejś takiej szansy. Dobra, tak, bo może też czasem goniec B4. Też trzeba uważać właśnie na ruch B6. Tylko co ja tutaj mogę zrobić, biedny żuczek z tym skoczkiem? Za bardzo nie mam co, jakieś przełomy, ale dostanę plombę. Aha, muszę sam uważać na jakieś przełomy. Król stoi tak dosyć nietypowo. Przerzucę tutaj gońca.
tym gońcu nie może ruszyć. Nie wiem, po co on zdwaja wieże. Wrócę królem. Dobra, i jedna wymiana wież nikomu nie zaszkodziła. Teraz pytanie, czy tu, tu i tu, czy to działa? Wiecie co? Nie wiem, czy to działa. A tak grać chyba trzeba. Tutaj trzeba może zagrać. Dobra. Teraz się żyje. Trzeba święcić. Tego gońca silnego zbić. Ale nie, on tu mnie fajnie blokuje. No tak. Masz mnie. Dobra, tak i tak? Nie, wiesz, jakie cztery też masz. No właśnie, a moje figury nie grają dalej. Goniec tu wchodzi. Dobra, muszę wbić tutaj. To już jest harakiri, słuchajcie. Idę na całego, coś w tym stylu. Bo nie widzę innej opcji. Co ja mam mniej? Wszystko. Dwie figury. Ale mam prosty ruch taki i żeby dać mata. Ciekawe, co on zrobi. Chociaż końcem odejdzie i będzie miał ucieczkę. No tak, proste. Nic mu nie zrobię. Nic mu w tym układzie nie zrobię. Grożę matem, on gońcem, ja muszę tak. Dokładnie. Nic mu nie mogę zrobić w tym układzie. Niech będzie tu. No tak, on na spokojnie. Dobra, bronię. Próbuję na czas. Próbuję grać na czasówkę. Jeszcze w ogóle tak może spróbować. Dobra, gram tak. Jak zbiję to tu. To też przegrana może chyba zbić. Przegrana moja w sensie. No nie wiem, tak? Kombinujmy. Bicie. On może skoczkiem teraz dziabnąć. W ogóle wszystko podstawiam jak leci. Tak. I tak mam fatalną grę. A! Jeszcze szansa dla szympansa się pojawiła. Jakaś taka złudna, ale zawsze coś. No tu może zagrać po prostu. Tutaj grozi bicie. Taki szaszek niebezpieczny, a niech się boi. Niech się boi, niech się próbuje tutaj. Już nie może, nie musi się bać. Ale jeszcze Krzysztof Kąsa. Jeszcze Krzysztof Kąsa. Kolejny szach. To już kwestia czasu po prostu. No czas, słuchajcie. Czas zrobił swoje. Ja wiem, zwariowana partia, ale no to inaczej się by grało na pewno z dodawanym czasem. Dobra, mamy gościa prawie 2600. Mistrz Fide, lecimy z D4. Muszę coś tutaj poprzełamywać. Ile ten odcinek już trwa, słuchajcie, bo się trochę zapędziłem. Dobra, C4, skoczek C3. O, mamy tutaj tarasza. Okej, gramy sobie tarasza przez G3, niech będzie. Tak jak grywał Akiba Rubinstein. Tutaj zbijamy na C5 od razu. Goniec G5. Wszyscy zadowoleni. Okej, bo można tutaj tradycyjnie, ale można też zbić. A, i to też jest chyba taka pozycja całkiem sensowna czarnymi. Będę próbować grać po prostu na izolaka. Nie ma wyjścia. No tak, będzie grał tutaj w ten sposób gościu. Może tak po prostu. Co? A mogę tu. Wybić się. Wszystko do końca. On mi weźmie tu. Trochę się to... No dobra, chyba muszę przejść sobie z tej strony i spróbować to rozwalić. Tyle, że na końcu tutaj... Ale będę miał też wieża B4. I chyba zdobędę pionka. Nie zdobędę pionka. Ale mam taki ruch. Mogę zbić na B7. On ma króla w niebezpieczeństwie. Chwilowo. Tyle, że właśnie. Czy ja tu się obronię? Bo mogę gońca olać, tylko ten pionek właśnie teraz wisi. Chyba nic tu nie widzę sensownego, żeby uzyskać przewagę. Ale mogę zagrać... Wiem, mogę zagrać tu. On zbije pionka. Mogę zagrać tu. I tam celować.
Maksymalnie. F7. Szukamy słabości, tutaj pilnujemy. Taki ruch chyba też będzie dobry. Nie, tak nie może zagrać, bo ma strzałkę, więc wieża F7. Nie wiem, czy ja tam czegoś nie mogłem lepiej pograć, ale chyba nie jest źle. No tak, on próbuje tutaj mnie rozwiązywać. Muszę tak zagrać, tu atakować. Dokładnie. No i teraz pytanie, co dalej? Niech będzie może tutaj. Króla podprowadźmy. I żeby go tam wstawić. Jak zbijesz, no to zbiję. Nie będę miał wyjścia. Tutaj on musi bardzo uważać. Ja tu, że tak powiem, trzymam za parzyczkę. Pytanie, czy on tutaj? Tutaj. Okej, gramy tak, żeby nie było szacha. Kombinował. Tutaj i goniec B3 na spokojnie. I trzymamy. Trzymamy tutaj pole F7. Wieża B7. Tu szacha nie ma. Będę chciał wziąć tego pionka również. Jeszcze istnieją takie ruchy. Szach, tu on gdzieś odejdzie, F5, tu i wtedy strzałka. No właśnie, F4 grozi. Już nie. Gramy tak. Znaczy, F4 grozi cały czas w ogóle, bo przejście tutaj i tutaj jest problem u niego według mnie. Ale pionka na za darmo wziąć też można. Tutaj związanie jest na amen, można stwierdzić. Oj, mój drogi przeciwniku, dobra, gram swój plan, gram F4 i tutaj, bo jeżeli zagrasz tu, to mam strzałeczkę tam i jest ok, pionek więcej będzie, F5 grozi, goniec odejdzie, no to mam strzałkę, dobra. Ale zaraz, on tu, ja tu. No dobra, będzie pionek więcej, chyba nie mam wyjścia. Ok. Tak. Pionek więcej, dobra, i tutaj są siatki matowe również. Misklik jakiś się szykuje, muszę uważać. Tutaj chcesz zbić, rozumiem. No, zbijmy tutaj. F5, tutaj trzeba przejść królem. To jest wygrana pozycja, słuchajcie. Jestem przekonany, że to jest wygrana. Tylko jeszcze muszę znaleźć odpowiednią drogę do tej wygranej. Taki ruch to w ogóle z biciem za darmo. Króla przestawię. Tu mam proste posunięcia. Dokładnie. Taki ruch też nie działa. No bo mat. Moi drodzy, no jest. Po takim ciężkim początku mamy fajny finish. Cały czas ranking ten około 2530. No ale lecimy dalej. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.